Kilka krótkich uwag. Jeśli chodzi o te kwestie globalne i praw człowieka, bardzo się cieszę, że ten temat poruszyliśmy, bo piszemy o tym raporcie, powołują się na badania, z których wynika właśnie, że polskie firmy, jeśli chodzi o ten łańcuch dostaw, najczęściej ograniczają się tylko do tej, która dostarcza do nich jakieś dobra czy usługi, natomiast nie sięgają dalej i tu właśnie są łamane te prawa człowieka najczęściej, czyli bardzo dobrze, że organizacje pozarządowe i inne przy Komisji Europejskiej na to zwracają uwagę w tym kontekście globalnym. A jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo oczywiście podoba mi się idea pana redaktora Wosia, zgodnie z którą te publiczne instytucje muszą być społecznie odpowiedzialne, a prywatne mogą i możemy te prywatne, możemy, no nie my, ale powiedzmy ustawodawca na przykład prośbą lub groźbą zachęcać do takiej działalności. I przypomina mi się taki przykład z bardziej mojej działki, czyli zabezpieczenia społecznego, i sięgnę teraz do krajów zachodnich. Wszyscy zmagamy się właściwie w Europie, bo będę teraz europocentryczna, z pewnym kryzysem demograficznym, jak wiemy, i problemami systemów emerytalnych. I ciekawym przykładem są rozwiązania holenderskie czy szwedzkie, gdzie ustawodawca w jakiejś mierze może nie tyle zmusza, co zachęca do tego, żeby pracodawcy tworzyli programy emerytalne dla swoich pracowników. Czyli teraz zawężam grupę interesariuszy do pracowników, ale to też jest bardzo ważne, bo wpływa na jakość życia całego społeczeństwa. I rzeczywiście na mocy dialogu społecznego, znów jestem gdzieś chyba rzeczniczką dialogu, powstają te programy pracownicze, gdzie na przykład w Holandii 90% pracowników w tej chwili jest objętych dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym, co w przyszłości gwarantuje im lepsze no, no, tą późniejszą część życia im i ich rodzinom. Więc taki przykład może nie tyle groźby, co zachęcania pewnego rodzaju ustawowego też jest ciekawy. Nie wiem, na ile możemy w Polsce, znając nasze rozwiązania emerytalne, jeszcze daleka do tego droga i dialog społeczny też nie jest na tym etapie, ale to pokazuje, że to jest możliwe, zwłaszcza, że Szwecja, o ile pamiętam, tam 100% pracowników instytucji publicznych jest właśnie objętych takimi systemami, a w firmach prywatnych znacznie większy odsetek niż w Polsce oczywiście, ale nie już 100%. Więc to jest przykład na to, że taki system w tej dziedzinie może rzeczywiście funkcjonować i mieć się dobrze.